Siema ludzie, ludziska, Ozdóbka z tej strony. Mordeczki, jestem na spacerze po Szczecinie, po swoich starych miejscówkach idę. W sumie 8 zajebistych lat tutaj spędziłem. No i pomyślałem, że sobie z wami pogadam trochę. A później pójdę do kościółka tutaj. To jest taki mój kościół, który zawsze jak na polibudzie byłem i miałem trudne egzaminy, chodziłem tutaj i zawsze mówiłem, no weź mi pomóż to zdać, no proszę, proszę, a później chodziłem dziękować. Więc pójdę, poproszę teraz, żeby pan pastorowi dopierdolić. Ładne dziewczyny tutaj chodzą. Asasin. Nie, ja zawsze chodziłem do kościoła, ja się do tego przyznaję, nie chodzę na mszy, tylko idę sobie zawsze do kościoła, sobie pogadać na zasadzie, proszę o jakieś tam rzeczy, dziękuję za jakieś rzeczy, takie wiecie, jak z przyjacielem sobie gadam, nie? Dobry wieczór. Właśnie o tym chcę wam powiedzieć, słuchałem tego Disa, Polaka, i powiem wam jedno. Szczerze, tak naprawdę od serca, bo ja, można powiedzieć, długo siedzę w muzyce, nie robiłem muzy, teraz zrobiłem to disco, rap, tak dla zabawy, ale lubię dobrą muzę i powiem, możecie mnie krytykować teraz za to, ale naprawdę, naprawdę, z ręką na sercu włączyłem ten kawałek, tak nie na zasadzie, że nie lubię Polaka, bo go nie lubię, ale mówię, włączę i posłucham i powiem wam jedno. Zajebiście bit mi się podobał, zajebisty bicik, wchodzi w ucho, to, że on tam, znaczy, no, w sumie dobrze to nagrał, bo musi śpiewać o tym, nawet w to, co nie wierzy, nie, bo ja uważam, że on sam nie wierzy, że wygra, ale śpiewa, no, tekst jest, jest okej. Okay. Teledysk mi się też tak, chyba na szybkiego robili, ale jest okej. Okay. No, nie ma się do czego dopierdolić, tak wam powiem, nie, tylko do tego, że no chujowy, ale dlaczego chujowy? Wyjaśnijcie mi, ktoś napisał, że chujowy. Mi się naprawdę podoba. Podoba mi się bicik, podoba mi się pomysł, podoba mi się wszystko oprócz Polaka w tym teledysku, nie? No. I wiecie, aha, dlaczego napisałem Fame ma trójka? Bo w tym w tego odpowiedzi użył mojego nazwiska. Czyli ja uważam, że Polak nic bezinteresownie nie robi i mi się wydaje, że już miał rozmowę z włodarzami i chyba dojdzie, ja takie mam przeczucie, że dojdzie do tej walki dwóch na dwóch. Że nie wymięknie, bo wiecie, nie będzie sam w klatce, tylko będzie miał swojego trenera, którego uważa za mega kozaka. Nie wiem, jak się ten jego trener bije, ale myślę, że może dojść do tej walki, nie? Więc zajebiście, więc jak cokolwiek się teraz wydarzy z Adbusterem, po prostu ja idę dalej w treningi i do stycznia ostro tyram. Oczywiście też będę jeździł po świecie, ale będę ostro tyrał, nie? Tak wam powiem. No, jestem szczery, zawsze jestem szczery. Nie powiem, że mi się nie podoba, bo naprawdę włączyłem to tak na luzie i mi się spodobało, nie? Ale dlaczego? Wytłumaczcie mi, dlaczego chujowy tekst? Nie patrzcie jak na Polaka, bo wiadomo, Polak to Polak. Ale tak, refren zajebiście wchodzi w łeb, Polak, już ludzie kurwa nawet jak go nie lubią to zapamiętali. Druga sprawa, jakby to był inny człowiek, nie? Na przykład przykładowo, no inny zawodnik by to zrobił, to byście to odebrali pozytywnie, a że Polaka nie lubicie, podejdźcie do tego tak jak do muzyki, nie jak do Polaka. Dobra? I wtedy Nie robię treningu, wiecie? Znaczy nie robię, już nie mam treningu. Już skończyły się treningi u mnie. Dzisiaj mam taki dzień już chilloutu, nie? Totalnego, więc już się jaram. Znaczy i tak jadę na siłownię. Ale już nie mam bitki, nie? Jarosław. Cicho, ciemny? Pozdrowie, chcesz to masz. A czy ja nie wiem, czy to jest do czegoś podobne, czy coś, tylko wam mówię pierwsze, co włączyłem, Polaka, i powiem wam, no nie było się do czego dojebać, nie? Aż się zdziwiłem.
bo ja zawsze coś znajdę, a tutaj no nie ma, no. Guten Tag, guten Tag. Co tam mu z dupy? No zajebisty mam humor, powiem wam tak. Odpukać. Choroba przeszła, coś tam jeszcze, ale już mogę normalnie oddychać, bo wcześniej miałem problemy z oddychaniem. Wagę mam taką, no mógłbym parę kilo tam złapać, ale nie chciałem po prostu wpieprzać jakiego syfu i po prostu stwierdziłem, że będzie bardziej postawiony na tą szybkość. No zobaczycie, no jestem bardzo, bardzo jestem przygotowany, ale wiecie jak to jest. To jest klatka, nie? Ja idę na wojnę, wchodzę sam do oktagonu, nie biorę, jak to się mówi, skrzydłowych. Przyjeżdżam sam do Poznania. Sam się chcę skupić na walce, chcę go dopierdolić i wyjść z klatki. To jest mój plan. Ile z tego wyjdzie? Ale taki jest plan, nie? Po prostu o niczym nie chcę myśleć i nie chcę myśleć o tym, co będzie wkoło. Nic, tylko po prostu wychodzę i no się z nim napierdalam. To już nawet nie będzie sparring, to nie będzie takie sportowe, tylko myślę, że za dużo słów ostatnio powiedział. Ja to wszystko magazynuję w sobie, kurwienie całej. I teraz po prostu idę się z nim napierdalać i tyle, nie? No ja powiem wam jedno, to nigdy nie chciałem, bo ja uważam, że w życiu, jak się czegoś pragnie, oczywiście chciałem skończyć studia, chciałem mieć najlepszą grupę, to się wszystko mi udawało, ale niczego tak bardzo nie pragnąłem, jak tej jutrzejszej wygranej chyba, wiecie? Bo to już nie chodzi nawet o mnie, tylko chodzi o to, że bardzo dużo młodych ludzi do mnie napisało, że w chuj we mnie wierzy, że jednak można wszystko, że jestem ich taką jakby kropką na D, żeby potwierdzić to wszystko, co zawsze mówiłem, nie? Że Adbastera przestali lubić, że tak na mnie ciśnie, że mi wyzywa, no bo w sumie zachowuje się jak pała taka, nie? Więc dlatego chcę nawet wygrać, nie, no dla siebie to wiadomo, nie, bo dużo trenowałem, ale chcę wygrać i dla takich ludzi, nie? Proste. Jeżeli ktoś powie, o pierdolisz, trudno, no ja mówię wam szczerze, zawsze byłem szczery. Wychodzę bez żadnych sponsorów, nie wziąłem żadnych sponsorów, nie wziąłem do narożnika nikogo, po prostu jestem całkowicie sam. I chcę pokazać ludziom, że nawet samemu, jeżeli wierzysz, to się da radę, nie? I po prostu tak robię. Jeżeli się ktoś powie, nie uda, ja po prostu, ktoś może powiedzieć, że mogę być jeszcze lepszy przygotowany, zawsze można być lepiej. Będę teraz trenował, bardzo się znów wkręciłem w brazylijskie, bo wcześniej miałem bardzo poważną kontuzję taką, której się bałem na macie, że, no nie będę mówił teraz, ale mam taką jedną i się bałem, że ona może się odnowić, ale jak do tej pory się nie odnowiła, odpukać, niemalowane, znajdę coś niemalowane, czekajcie, jakiś śmietnik jest, ale on jest malowany, ale odpukam. Puknąłem śmietnik. Taki tytuł możecie zrobić. O, zobacz, puknął śmietnik. Siema, Rafik, siema. Ja się nie przyjmuję już tymi pałami. Wiecie co, te pały dały mi dużo do zrozumienia ostatnio, nie? Te wyzwiska, to wszystko. Wiecie, jeżeli ja na treningu, kurwa, żygam, to totalnie żygałem, nie? A kumpel do mnie mówi, napierdala, ja mówię, już nie mogę. Mówi, jeszcze minuta. Nawet nie wiecie, ile to... Ja kiedyś tak bardzo trenowałem, jak byłem małolatem, ja bardzo trenowałem. Ja bardzo szanowałem sport, zawsze swoich trenerów, wszystko. Później przez bardzo poważne kontuzje, bardzo poważne. Ja miałem nie chodzić. Dlatego przerwałem przez jakiś czas, poszedłem bardziej w crossfitowe rzeczy, w takie, bo autentycznie się bałem, że może mi się stać poważna kontuzja na macie i dlatego tylko to odpuściłem, nie? Ale ja kocham trenować, kocham po prostu. Serduszka, dziękuję, mordki. No wiem, że Polak nagrał disa, już się wypowiadałem. Rafik, złapałeś to, co mówiłem, bo jak nie, to mogę jeszcze raz powiedzieć, bo tutaj nie ma wstydu. Powiem wszystkim, bo naprawdę mi się spodobał. Spodobał się ten kawałek i po chuj mam to ukrywać. No, dziękuję. Zielona familia, greenfamily.pl. Pozdro. No, chyba jako jedyny w historii polskiego MMA i chyba na świecie. Odpierdolę taki numer, że wchodzę do oktagonu i nie mam totalnie żadnych sponsorów, żadnych. Nic nie chciałem. Powiedziałem, że
Nie chcę nikogo reklamować, nie chcę firm, które są tylko przy mnie. Jeżeli człowiek wygrywa, jeżeli przegrywa, to od razu zapominajmy o człowieku. Nowe firmy się odezwały, ale jeżeli teraz powiedziałem, że jeżeli wygram... Mój Jezu, jakie dziewczyny poszły ładne, poczekajcie. I właśnie dlatego nie lubię siedzieć w telefonie, nie? Bo przeszły dwie ładne dziewczyny, a ja kurwa... No dobra, ale mam was, z wami rozmawiam, nie? I tylko dlatego, a tak to naprawdę bym nie siedział w telefonie na Facebooku, tylko teraz z wami chcę pogadać, nie? Ale ładne poszły, pupy takie. Dzięki, że dam radę z adbasterem. Wiecie, to fuj podtrzymuje, jak ktoś tak mówi. Będę trzymał gardę wysoko. Już mnie nauczono na treningach. Bardzo chciałbym go rozpierdzielić, wiecie, bo, no, bo zachowuje się jak burak, nie? Może mu to da jakąś lekcję. Jeżeli dostanie ostro w dziób, nie? Tak jak ostatnio zlekceważyłem przeciwnika, teraz jestem chyba na 1000000% skupiony, żeby go tylko dopierdzielić, nie? Dzięki mordy wszystkie, dzięki. Naprawdę to jest fajne, jeżeli słyszysz, że będzie okej, bo... Zobaczcie, mogłem sobie wrócić wtedy, jak się dowiedziałem o walce, do Warszawy. Mogłem sobie dalej prowadzić takie życie, bo no to mam naprawdę fajne w Warszawie życie. Tu sobie gdzieś zagrać w serialu, tu. A ja zadzwoniłem do wszystkich, do agencji aktorskiej, do wszystkich, mówię, nie ma mnie. Oni jak to? Ja mówię, wyjeżdżam na miesiąc do Szczecina, znaczy na te 3 tygodnie. Oni jak to? Ja mówię, wyjeżdżam, biorę się za treningi, mam jakieś zadanie do wykonania, nie? Czyli zobaczcie, zainwestowałem swoje pieniądze, bo musiałem hotel wynająć, bo mnie gościu w chuja zrobił. Zainwestowałem tutaj, żeby no przeżyć, nie? Żeby codziennie funkcjonować. We wszystko zainwestowałem, nie? W treningi, no we wszystko. I najważniejsze, że oddałem serce, bo chuj tam z pieniędzmi, nie? I naprawdę chcę to kurwa wygrać. No mam tak banie zrytą na to. Bardzo, nie? Bardzo. Stary, masz 40 lat i musisz sobie znaleźć pracę porządną. Mordo, co ci wytłumaczę? Po pierwsze, nic nie muszę. Po drugie, kim jesteś, żeby mi mówić, co mam robić? Po trzecie, większość moich znajomych w wieku 40 lat ma kochankę, żona jest osobno, są po rozwodzie. Większość z nich mają dzieci, jedno jest tam, drugie jest tam. Mają jedną, drugą, trzecią żonę. A ja, człowieku, powiem ci jedno. Ktoś powie, nie masz nic. Tak, nie mam zaplecza z tyłu na plecach. Nie mam żony, nie mam dzieci. Mam kasę, żeby sobie normalnie żyć. Dlaczego cokolwiek muszę? Wytłumacz mi. Mogę iść i się napierdzielać. Mogę młodym tłumaczyć, że sport jest fajny. Mogę być youtuberem. Mogę być wszystkim. Wszystkim, co sobie wymarzę. Jak będę chciał, to mogę, nie wiem, kurwa, zostać prezydentem. Nie, no świruję. Chodzi o to, że żaden człowiek nie może tobie kazać. Tobie. Żaden obcy człowiek nic ci nie może kazać. On sobie może myśleć, że tobie każe, a ty możesz mieć na to wyjebane, prawda? Tyle w temacie. Okaże ci się, czy dobrze się zareprezentujesz. A wiecie, co jest, powiem wam, najgorsze? Że moi znajomi przed walką teraz McGregora, którzy zawsze byli za nim, bo ja też byłem za nim, a w tej chwili przy tej walce powiedziałem, że może mieć problem, ale i tak byłem za nim. Walka uważam za zajebista. Rusek zrobił swoje i to tak zrobił naprawdę, no był skupiony i widać, że chciał to zrobić i to zrobił, nie? Ale słuchajcie, wiecie co było najgorsze? Że teraz moi znajomi, tylko McGregor przegrał walkę, bo jakby go ubił Ruska, to by mówili, o nie mówiłem, kurwa, McGregor. A przez to, że przegrał, to wszyscy, zobacz, nie umie się bić. Chuj z tym, że wygrywał wszystko. Chuj z tym, że dzięki temu UFC więcej osób oglądało. Teraz wszyscy, o nie umie się bić. Czyli zobaczcie, mordeczki. Najważniejsze jest to, jak trenujesz. Ile serca w to wkładasz. A w oktagonie może się wydarzyć wszystko. Można się
przeciwnik może się poślizgnąć, w tym momencie nadzieje się na twoje kolano. Więc jeżeli ktoś mnie lubi, to niech mnie lubi zawsze. Kiedy wygrywam, kiedy przegrywam. Teraz mam zamiar wygrać, poczuć to i koniec. A w ogóle wziąłem tą walkę, wiecie, można powiedzieć na ostatnią chwilę, bo chciałem walczyć z Polakiem i myślę, że do tego dojdzie, więc warto było teraz rzucić to wszystko, trenować, żeby ubić Adbustera, a jeżeli nawet go nie ubić, to dać dobrą walkę. Zajebistą walkę. Jaką dobrą? Zajebistą i koniec. Gościu napisał, pierdolisz pan. A powiem ci jedno. W internecie jesteś korzak, bo sobie napisałeś, a stanął byś naprzeciwko mnie i powiedział do mnie, pierdolisz pan? A ty powiesz, tak, powiem, bo jestem kozakiem. Nie, to jesteś głupkiem. Bo się nie mówi do innych ludzi, jeżeli masz wysokie ego, to po co masz do kogoś tak mówić? A jeżeli jesteś pierdolniętym jakimś dzieciakiem, który teraz mówi, żeby to powiedział, to wiesz, żebyś na żywo tego nie powiedział, więc robisz siebie idiotę, morda. Uwierz mi, że bardzo szybko można z siebie zrobić idiota komentarzami. Siema, łozdubka. No Rusek odjebał, ale słuchajcie, to też jest człowiek. Tam słyszałem, że z narożnika zaczęli krzyczeć na jego ojca i dlatego on to ten... No tak samo mnie powinni wypierdolić, bo Polakowi buta sprzedałem. Tak samo Bunusa powinni wypierdolić. To są emocje, to jest... sport to sport. Fakt, żeby było lepiej, jakby stanął, ukłonił się, powiedział, jestem mistrzem. No ale z drugiej strony... Rodzina to rodzina, nie? Kupiłeś PPV z twojego... Z mojego linku? Super, bardzo dziękuję. Ja też kupiłem ze swojego linku, ja sobie kupiłem. Bo powiem wam, że ostatnio było takie coś, że nie mogliśmy oglądać, a ja sobie po prostu siądę w szatni, skupię się, włączę sobie dobrą muzykę, będę się szykował i będę patrzył na poprzednie walki, nie? Taki mam plan. A jak wam się podoba? Powiedzcie mi, ale szczerze, nie patrzcie, że to jest piosenka Polaka. Tylko tak szczerze, kurwa, od serca, bez żadnej ściemy. Podoba wam się ten kawałek? Bo ja już powiedziałem, mi się podoba. Mi się podoba i jestem, nie wiem, czy mile, czy nie mile, ale zdziwiony, że Polak takie coś zrobił. Myślę, że kupił od kogoś dobry bicik, ktoś mu napisał tekst i po prostu tylko to wykonał, nie? Ale ludzie, którzy to zrobili, szacun. Wygrasz, niech pozytywna energia będzie z tobą, tak. Czekajcie, poczytam czacik, dobra? No, ta walka dwóch na dwóch, powiem wam, z wywiórem. No, powiem wam, że... no, może być, kurwa, ciekawie, bo... To jest kolejne, do stycznia naprawdę w chuj można roboty zrobić, ja na pewno będę bardzo trenował wtedy. Myślę, że Polak też będzie mocno trenował, Wiewiór jest no, mega pozytywny i jeszcze bardziej to brazylijskie podprawie. Hasan będzie ćwiczył karate, więc powiem wam jedno, w tej sytuacji Polak ma szansę, że ta walka będzie trwała więcej niż jedna runda, nie? Bo jakby tak sam na sam ze mną wyszedł, no to egzekucja, aż mi go byłoby szkoda. O, następna piękna pani, ale ma długie nogi, skubana. Tu jest wyższa chyba ode mnie. Ja mam 1,80 m. Tam stoi taki, o kurde, akurat samochód wjechał. Za tą babcią, za tą starszą panią. Widzisz, jakie ma długie nogi? Ty, no jest. Idę sobie za nią. Pójdę sobie w tamtym kierunku. Na spacerku w ogóle jestem. Jest tak piękna pogoda. Jest tak piękna pogoda, że jak będzie tak przez cały weekend, no to zajebiście, nie? No ja, morda, no jak piszesz mi, że Polak dodał jakieś gówno, ale wytłumacz mi dlaczego. Bo ja powiedziałem, że to jest fajny kawałek, a ty mówisz, że to jest shit? Dobra, nieważne, każdy ma jakiś gusta guścika. Mi się ten kawałek akurat podoba i jedyną rzeczą... O, zobaczcie, co się dzieje. Ja tu zawsze na coś trafię, patrzcie. Ty, wiedzą, że mam walkę chyba. Na rowery trzeba się przesiąść.
pani na mnie nakrzyczała, że na rowery trzeba się przesiąść. Ty, ale zobaczcie, zawsze jak prowadzę jakiegoś live'a, zawsze się coś odpierdoli, nie? Polak by mi nawalił. Okej, okay, no dobra, morda, ale wiem, że jesteś ekspertem, wiem, że jesteś kozakiem, jestem cipką, ale myślę, że... No, żebym miał jakieś marne szanse z nim, bym miał. No, tak powiem. A tak poważnie, no to przecież najlepiej w oktagonie sprawdzić, kto jest lepszy, kto jest gorszy, nie? Ale powiem wam, że jaram się. Chciałbym, dziękuję, żeby dali tą walkę dwóch na dwóch. W chuj jestem Wiewiórowi wdzięczny, że jakby to zrobił, bo myślę, że dla każdego to będzie plus. Czekajcie, bo coś czat się opóźnia. Ty, dlaczego ta dziewczyna tak szybko chodzi? Chcę zobaczyć, jak wygląda z przodu. Ale nie chcę mi się biec. Słyszy mnie. Usłyszała mnie. Usłyszała mnie. Albo ktoś jej dał cynk. Bo zobacz, jej śledzi. Ważenie jest w piątek. O 18 albo 19. Wiem, że Wojtek napisał, proszę się nie spóźnić, nie? Ciekawe, czy Polak znów nie odpierdoli tej maniany, bo nie wiem, czy to robi specjalnie, czy z braku szacunku. Zawsze się spóźnia na ważenie, nie? Zawsze. Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć, ale wam powiem akcję ze Szczecina. Nie uwierzycie. Poznałem jedną dziewczynę w Szczecinie niedawno. Bardzo ładna, bardzo ładna. I się pytam, ile ma tam lat, coś, ona, że ma teraz 21. Ja mówię, ja pierdzielę, wyglądała nie, że starzej, tylko dojrzalej. Taka, wiecie, poukładane w głowie, wszystko, tak rozmawiam. I w pewnym momencie ona mi mówi znaczy swoje imię, nazwisko tam, gdzie ją na fejsie znaleźć. I ja w tym momencie patrzę, słuchajcie, nie uwierzycie. Okazało się, naprawdę, że to jest córka 20-letnia, 21 lat dokładnie, mojej koleżanki ze Szczecina, z którą się bujałem w czasie studiów, jak miała 19 lat. Czyli ta dziewczyna mogła być moją córką. Ja mówię, ja pierdolę, ale ja już jestem stary, tak sobie pomyślałem, nie? Ale autentycznie tak było. Może to jest moja córka też. Ale powiem wam, że ten refren Polak, to kurwa wchodzi w łeb, nie? Tylko powiem wam tak, ten diss jest fajny, ale myślę, że jest tylko do soboty. Bo później jak on mówi, że jego pięści oktagon zweryfikuje, no to ja pierdolę, nie? Na tej zasadzie. To przecież wiadomo, że kłamie chłopak. 2 zostanę gazem po oczach, nie? Wiecie co? Ona idzie z telefonem, ta dziewczyna, i cały czas ogląda telefon. Patrzcie, że się świeci jej telefon. Tam daleko. I nie wiem, czy ktoś się nie dał cynku. Ale zobaczcie, ale to przecież ja nic złego. Ja chciałem po prostu zobaczyć, jak wygląda i się przywitać. Przecież to nie jest żaden podryw od razu niczego. Tylko ludzie się boją podchodzić do siebie na ulicy, nie? Bo przez telefon okej, okay, napiszę na fejsie, wszędzie spotkają się. Ale już tak w rzeczywistości ludzie się boją podchodzić do siebie, nie? Nie, no na banki ktoś pisze, bo powiem wam, że cały czas czyta na tym. Ale akcja. Albo dzwoni na 112, poczekajcie, bo mnie zaraz zawiną. No zaraz mnie zawiną. Powiedzą, kurwa, a się później okaże, że nie, ale no nie, jest starsza, nie jest niepełnoletnia. Ja i tak miałem sobie przejście na spacer, sobie połazić, więc wiecie, bo jest no naprawdę bardzo ładna pogoda, więc sobie mówię, z wami sobie pogadam. Jezu, ty, ona jest jakąś siatkarką chyba, bo tak zapierdziela. Jak oglądasz, to się zatrzymaj. Zatrzymaj się. No weź, chcę tylko pogadać. Ona to ogląda.
Ale będą jaja. Siemano, panie Dawidzie. Siemano. A powiedzcie mi, jak wam się ta pogoda teraz podoba? Bo ja jestem zachwycony pogodą obecną, nie? Zachwycony. Dzisiaj bo tak gorąco, że ja mówię, ja pierdzielę, od razu więcej energii, nie? Człowiek się lepiej czuje. Tylko nie wiadomo, jak się ubrać. Czy to za zimno, czy to za ciepło, łatwo się przeziębić. A jak u was dzisiaj była pogoda? Bo u nas to lato napieprzało tak, że może było się opalać. Cieplutko, nie? Atakują, słuchajcie, nawet nie wiecie, jak ten. Bo nie, ja to uważam, że tak. Co ma być, to będzie. Ja sobie po prostu idę w tamtym kierunku. Jeżeli sobie, wiecie, pogadam z nią, jeżeli nie, no trudno, no. Na razie walimy, poczekajcie, wam powiem, zobaczcie, mam rozkład jazdy. Idziemy na rosówek, kołbaskowo, w ogóle zobaczcie, jakie nazwy. Rosówek, kojarzy mi się z rosołem, kołbaskowo, z kiełbachą. Takie grillowanie można zrobić, rosół. Dobrze, że Szczecin znam, bo tak bym się zgubił. Ty, ale w ogóle ile ona, ja już tak dawno dużo nie chodziłem. A już nawet wiem, gdzie jestem. O kurde, słuchajcie, to wam coś pokażę. Bo szedłem i doszedłem. Słuchajcie, jak zaraz zostanę gdzieś w ryj z nienacka, bo już jej nie widzę. Poszła do parku i muszę przez ten park przejść. I będą jaje, jak dziewczyna powie, widzę cię, jeb. I KO, kurwa, knockout. Tu się nic nie zmieniło, słuchajcie. Ja tyle lat temu wyjechałem, tak sobie na spacery. Wyjechałem tak dawno temu. A powiem wam, ty, no nie ma, uciekła, zginęła gdzieś, przepadła. I jak wróciłem tu, to ci praktycznie nic nie zmieniło, nie? O, jakaś pani biegnie. No zdolę pojeździć w drugą stronę. Zaraz będę chłopaka obronić. Słuchajcie, dobrze, że ja trenuję tą samoobronę, więc wiecie, na ulicy jest co innego, dziękuję, niż w oktagonie. Bo w oktagonie, no to nie możesz przypierdolić takich nieprzepisowych uderzeń, a na ulicy może wszystko, nie? Tak jak kiedyś ten filmik, co nagrałem, co gościowi wystartował do mnie, był tak blisko i go wory mu skręciłem i mówię, chuju leżeć. To gość, pamiętam wtedy do mnie, że tak się nie powinno robić. Mówię, ja pierdolę, ziomuś, to jest ulica. Nie ma, zginęła mi ta ładna dziewczyna. Dobra, tak miało być. No dlaczego piszecie, że po... Dobra, to inaczej. Mam prośbę. Ci, co piszą, że piosenka Polaka jest chujowa, to tylko prośba. Proszę mi zargumentować. Co wam nie pasuje? Ok? Tak zróbcie. Czy tekst, czy muzyka, czy cokolwiek, nie? Po prostu powiecie, w którym miejscu wam nie pasuje ten kawałek, ok? Ej, nie uwierzycie, kto teraz przeszedł. Tam przyszła pani, która krzyczała na mnie ostatnio w Playu. Nakrzyczała na mnie, że źle się zachowuje. I teraz przeszła. Zobaczcie, gdzie ją spotkałem, w parku, w ciemnej ulicy, w kapturze. Mogłem się zemścić. Autentycznie szła ona. Potem były dwie i to była jedna z nich. No super bit jest. Mi się w chuj podoba ten bicik.
Ja jestem pewny, że ktoś mu po prostu robi te bity, nie? Robi Polakowi ktoś te bity, ktoś mu pisze tekst i on po prostu tylko to wykonuje, ale zajebiście, no nie ma co ukrywać, nie? I nawet powiem wam, na tym teledysku widać, że przepracował swoje i lepiej uderza, nie? Czyli lepiej uderza, nie? Ale i tak widziałem, tak jak Malczyński napierdala, no to po prostu go zmasakruje, nie? Naprawdę, i to nie jest tak gadanie, że nie lubię Polaka, tylko widziałem, co robi Dawid, nie? A powiem wam jedno, co myślicie, ale tak szczerze, szczerze, wiecie, tak jak się ktoś napije, nie? I mówi, powiedz mi, Franek, szczerze, co ty myślisz? Nie, bo to, że ja przegrałem dwie walki i w sumie w tej drugiej to mnie zgasił Ambro, jak chciał, mi się do tego przyznaje, ale dlaczego na Adbustera tak dużo ludzi, znaczy taka jest przebitka stawiania kasy, nie? Nie wiem, szkoda im kasy, czy jak? Bo ja na przykład wiem, że mój kumpel postawił na mnie 10 koła, nie? To wiem. I powiedział, chuj, ozdoba, jak wygrasz, mamy wakacje. A ja mówię, a jak przegrasz, to chuj, to będę pleca. Dla niego to akurat nie jest duża kasa. A, że utwór jest, że nie wiem, ten aranż jest czyjś, tak, czy jak? Dobra, nie rozumiem. Bo wszyscy wiedzą, że dostaniesz w pierdol. No kurwa, wróżki. To postawcie na jedno, jeżeli tak bardzo chcecie. Ja nie namawiam do hazardu i będę przeciwny, a jeżeli tak bardzo w niego wierzycie, to postaw na niego 1 000 000 zł, kurwa, wiesz, no myślę, że wtedy zrozumiesz, że nie można być wszystkiego tak kurwa pewny jak ty, bo nie wiesz teraz, co on sobą reprezentuje. Może jest tak, że, a widziałeś w ogóle jego jakąś walkę, widziałeś jego trening, bo ja widziałem jedną walkę, dostał ciemnoskórego tak w pierdziel, że nic nie zrobił, a drugą walkę wygrał, bo gościu nie mógł głowy wciągnąć przez kask. Wow, a ktoś powie, a ty co pokazałeś, no ale tak? Patrzycie na niego? Okej. To sprawdzimy. Jak to się mówi w życiu, ja nic nie muszę, ale bardzo chcę wygrać. Bardzo, no kurwa bardzo. Ja codziennie wizualizację mam taką, że go napierdalam, nie? Ja właśnie myślę, że go może stres zjeść, wiecie? Ja teraz rzucam na niego czary, poczekajcie, patrzcie. Adbuster. Dostaniesz grypy żołądkowej. Zestrasz się w szatni. Brzuch cię rozboli. Głowa cię rozboli. Posrasz się i będziesz myślał tylko, jak wrócić do sracza, a ja cię kurwa zbiję. Raz, dwa, trzy. Dobra, rzuciłem czary. Rzuciłem abrakadabra właśnie na Adbustera. Dostanie grypy żołądkowej. Wyobrażasz sobie mieć, wchodząc do klatki, grypę żołądkową? Rafik, zrób z tego shota, bo ja sam się będę z tego śmiał. Abrakadabra, fokus pokus. Mój kumpel zawsze mówił fokus, bo miał fokusa. Fokus pokus. Wąglika. Ale zobaczcie, jak ktoś by chciał być chujem i chciałby rozbieprzyć Fame MMA, całą tą organizację, żeby nie wyszło, to nie trzeba żadnych tam akcji robić dziwnych, tylko tą wodę, którą dostajemy, co każdy dostaje, taką tą, dać do tej wody jakiegoś środka na przeczyszczenie i chuj, i wszyscy i kurwa, walki, wiecie, jakby wyglądały, nie? Chociaż oglądalność by była wielka, jakby któryś się posrał, nie? A było takie, nie? Oglądaliście? Było tak w MMA, że gościu ten poleciał mu po spodniach.
Coraz gorzej z Dawidem, ja pamiętam. Ty się zesrasz. Nie no, mordy, słuchajcie, wyszedłem sobie na spacer, chcę pogadać z swoimi mordeczkami. Ja wiem, że pały życiowe tego nie skumają, bo siedzą tylko przy komputerze. Ale mówię wam, naprawdę, życie jest tak zajebiste, to jest moja uczelnia. Chciałem wam pokazać, tam jest moja uczelnia. Politechnikę skończyłem, teraz nazywa się inaczej. Tam był mój wydział. O. Tam polibudę skończyłem. Bez popraweczek. O, tu taki budynek pierdolny, ale tu wcześniej było... Tam był budynek międzywydziałowy, a tutaj nawet nie wiem, co zrobili, ale wygląda w chuj dobrze. Gość po studiach idiotę z siebie robi. Idiota to też siebie robi, że siedzi przy komputerze i napierdalasz na mnie. Czyli co, że skończyłem studia, że mam dwa tytuły inżyniera, że 20 lat pracowałem jako Chip & Days, bo sobie wybrałem, żeby mieć najlepszą grupę w Polsce. To, że bawię się życiem, to co, że zwiedzam świat. Jeżeli uważasz, że człowiek z siebie wtedy robi idiotę, to mogę robić z siebie idiotę codziennie. A ty dalej siedź przy komputerze i narzekaj na to, że inni mają lepiej. Luz! To jest twój wybór. O właśnie, ktoś się może zrozumieć tego. No dwa tytuły i to zajebiste oceny, bo na cztery obronione prace, ale ja zawsze chciałem mieć grupę swoich tancerzy. Zawsze. Zawsze mówiłem, że będę jeździł po świecie, zawsze będę pokazywał, zawsze miałem kratkę na brzuchu, to dlaczego nie pokazywać tego kobietom, tylko siedzieć przy biurku jako inżynier. No, ja do pana pytanie. To był mój wybór i tak wybrałem, nie? O, nie wiem, coś tam myślałem, że do mnie. Szczecin. Wiecie, no to są takie popieprzone stereotypy. 41 lat już jesteś stary, 41 lat powinieneś mieć dziecko, 41 lat powinieneś być po rozwodzie, 41 lat powinieneś mieć kochankę, 41 lat powinieneś mieć zajebistą pracę, 41 lat. A ja mam wolność. Niech żyje wolność. Nie mam żadnych zobowiązań. Wszystko, co możliwe, już pokończyłem. Umiem dziarać. Umiem włosy strzyć. Umiem masaże. Wszystkie kursy mam porobione. Kurwa, wszystko mogę robić. A zostałem kim? YouTuberem. I będę wszystkim pokazywał, jakie fajne może być życie, a nie przypierdalać się do wszystkich, że komuś jest gorzej, na przykład to przyjebać tym, co mają lepiej, nie? Tak, cześć, to prawda, że nie mam domu i mieszkam w Toyocie, 98 rok. Nie mam. Tak samo to jest prawda, że skończyłem tą podstawówkę, 8 klas. To jest też prawda. Wszystko jest prawdą. Wszystko, co sobie wymyślicie, jest prawdą. Piwo po wygranej? Kurwa, lekko. Jak nie piję alkoholu, to jak wygram, to na after party odpalam, nie? A chuj, a co? Kto mi zabroni? Jak to się mówi, 41 lat dorosły, może się napierdolić, tak? To się napierdolę. Wiecie, co zauważyłem? Mama ci zabroni. Mama mi nigdy niczego nie zabraniała. Starała się czasami, ale... Słuchajcie, wiecie, co teraz zauważyłem? Ja też jak idę i patrzę w telefon, nie? Ale patrzę na ludzi, że przychodzą koło mnie i oni w ogóle... Nie patrzą na innych, na przykład. Nie uśmiechną się do kogoś. Jest to takie... Takie życie, kurwa, w jakimś amoku, nie? Czy czuję strach przed walką? No niestety, kurwa, nie. Ja nigdy nie czułem strachu. Wychodziłem do kilku tysięcy kobiet, potrafiłem tańczyć. Uwierzcie mi, że tam jest gorzej, bo kobiety potrafią dopierdolić, jak coś im nie pasuje. A tutaj wychodzę, tak jak ile... Słuchajcie, ja się... W tych miejscach, to jest Szczecin, jestem w centrum i tutaj najczęściej się dzieje w tych rejonach, zawsze tłukłem, nie? Bo tutaj mieszkałem
I powiem wam jedno. Tylko kiedyś na ulicy było trochę inaczej, nie? Ja raz dostałem w pierdol od 20, ale to nieważne, to już wtedy naprawdę mnie okopali. Ale było tak, że nawet jak się z kimś tłukłem, to nie było tak, że ci skakali na koniec po głowie. Tylko jak dostałeś, gość potrafił odejść. Nawet powiem wam gdzie, nawet na Pomorzanach była taka akcja, że wystartowałem do jednego, fakt mnie w trójkę zbili, bo no jeden mi skoczył na plecy, ale mnie nie dokopali. Kurwa, później się zemściłem, ale to w inny sposób, bo ktoś widział, kto to był i tam wiecie. Dobra, mordki, jestem w centrum, kończę, bo mi bateria pada. Pozdrowienia z cudownego Szczecina. Jeszcze raz powiem, ten diss Polaka jest naprawdę, podoba mi się, nie wiem, kto mu go zrobił, nie wiem, kto to wymyślił, ale jest naprawdę fajny, więc pozdro 400 osób, dzięki, że jesteście. Trzymajcie kciuki, będzie mi w chuj miło, jak... A nie powiem. Będzie mi miło, ale to wam powiem po walce. Pozdro, jo.